Syn Józefa Szulskiego przybywa z Krakowa do Nowego Sącza, przewożąc ze sobą księgozbiór. Niniejszym Władysław, syn Józefa Szulskiego, wręcza księgi w specjalnych sakwach, a księgi te składa na ręce prezydenta Nowego Sącza, Ludomira Handzla oraz przewodniczącej Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marty Mordarskiej. Szanowni Państwo, czcigodni goście. To, jak ważny dzisiaj mamy dzień, to pokazuje ta sala. Tak znamienitych gości, których dzisiaj tutaj chcę powitać i podziękować za przybycie, dawno w tych murach nie było. To waga tych 130 lat historii i tradycji tej ważnej placówki dla miasta i regionu. Wszystkim byłym i obecnym pracownikom biblioteki bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to, że wkładacie w trud w to, żeby pokazywać, że to, co jest najcenniejsze, co towarzyszy nam przecież od samych początków kultury, książka jest nadal bardzo ważna. Drodzy Państwo, szanowni goście, od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsce w rankingu Bibliotek Województwa Małopolskiego w kategorii największej liczby czytelników oraz wypożyczeń. Jesteśmy w czołówce, biorąc pod uwagę zakup nowości wydawniczych. Dbamy o naszych czytelników, starając się dołożyć wszelkich starań, by jakość naszych usług była na jak najwyższym poziomie.